w tym meczu przetestujemy sobie pani z żabki, więc tak, takie widać on się prezentuje, bo tutaj mam informację, że jest to panini, że jest żabki, że jest szynką i że jest ser edamski, że jest pikantne, mamy kod kreskowy i informację, że możemy podziać przy kasie. Aczkolwiek z tyłu macie skład produktu, wartość odżywczą, sposób przygotowania, gramaturę produktu, jest to 105 gram, kod kreskowy i daty końca świata, więc teraz możemy przechodzić do otworzenia produktu. I podgrzania go. Tak jak widać się prezentuje produkt po podgrzaniu. A w środku mamy takie rzeczy jak mamy szynkę, papryczki, jalapeno i ser, taki roztypany. I szczypiorek. Więc tak, teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No i tak, jest naprawdę dobre, składniki są dobre, jakość, smakuje taka dobra kanapka. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 8,99. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można dać to, że ładnie wygląda i że jest smaczna. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można dać to, że podczas jedzenia składniki z niej wypadają. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dziś to koniec i pa pa!